9. Gość poranka. A naszym dzisiejszym gościem poranka jest poseł Konfederacji Michał Wawer. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Co pan sobie myśli, kiedy słyszy, że obraźliwa i wulgarna wobec PiS piosenka jest częścią dorobku kulturowego? Myślę, że jest to bezczelna próba wprowadzenia w polskiej debacie publicznej podwójnych standardów. Lewa strona sceny politycznej próbuje przypisywać sobie prawo i monopol na używanie wulgaryzmu w życiu publicznym i kiedy to z ust właśnie uczestników Kampusu Polska albo z ust aborcjonistek protestujących przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, kiedy od nich, z ich ust leci rynsztok, tak? O to tak trzeba nazwać. To wszystko jest w porządku dla posła Śmiszka i jego podobnych polityków. To uważają, że to jest zdrowy wyraz opinii publicznej. Tak, a kiedyby jakikolwiek prawicowy polityk próbował sięgnąć po jakiekolwiek ostrzejsze sformułowanie w ogóle, nie mówię nawet o wulgaryzmach, tylko jakiekolwiek ostrzejsze sformułowanie, to jest ogłaszanie go przemocowcem, barbarzyńcą i człowiekiem wyłączającym się z cywilizacji. No, to są po prostu typowe podwójne standardy. Te słowa europosła do niedawna wiceministra sprawiedliwości Krzysztofa Śmiszka to jedno i śpiewanie przez młodych ludzi tej piosenki, ale jak pan odbiera reakcję chociażby premiera czy polityków rządzącej koalicji, takich mrugających trochę do zwolenników, że wszystko jest okej. No to jest dokładnie ta sama postawa, dokładnie ten sam sposób myślenia. No tutaj warto przypomnieć, że za rządów Donalda Tuska kibice piłkarscy byli ścigani karnie za piosenki zawierające nawet nie wulgaryzmy, tak, ale lekko obraźliwe pod adresem premiera Tuska. I wtedy no najwyraźniej premier Tusk miał potężny problem z tym, że ktokolwiek sięgał po ostrzejszy język w debacie publicznej, nawet jeśli to byli właśnie kibice, a nie uczestnicy wydarzenia politycznego czy protestu politycznego. A teraz, kiedy to robią ludzie z szeroko pojętej jego strony, tak, ze strony popierającej Donalda Tuska, no to nagle okazuje się, że nie ma problemu i każdy wulgaryzm może przejść, byleby był adresowany do prawicy. A może to nasze oburzenie jest takie rytualne, tak naprawdę, no to tak wygląda rzeczywistość, mamy schamienie obyczajów i trzeba to zaakceptować. No nie, myślę, że my tego nie powinniśmy akceptować, tak? To nie jest jakiś nieunikniony proces, nie jest to też coś, z czym mamy do czynienia od jakiegoś bardzo długiego czasu. My tak naprawdę taką radykalną wulgaryzację debaty publicznej to obserwujemy od raptem kilku lat, nawet nie od początku rządów PiS-u, tylko gdzieś właśnie od 2020 roku, od czarnych protestów. I to jest proces, któremu my powinniśmy się przeciwstawiać. No my w Polsce mamy nadal, ja to obserwuję tak chodząc do telewizji, jakie są potem reakcje widzów, mamy nadal bardzo mocne oczekiwania w Polsce ze strony opinii publicznej, że politycy, uczestnicy życia publicznego będą się zachowywać w sposób no, odpowiedni. Tak? Że ale będą, panie pośle, a później te słupki oglądalności lecą w górę właśnie w momencie, kiedy politycy zaczynają skakać sobie do gardeł, a nie kiedy spokojnie rozmawiają. No to są tak, to powiedzmy, są dwa przeciwstawne procesy. No ja osobiście wolę jako polityk raczej swój przekaz adresować do tych, którzy właśnie doceniają to, że polityk zachowuje się z kulturą, że potrafi też w zrozumiały sposób wyłożyć swoje argumenty, bo trzeba pamiętać o tym, że właśnie takie używanie wulgaryzmów, to schamienie debaty, no to zastępuje merytoryczną debatę. Jeżeli ktoś sięga po wulgaryzmy, to traci okazję na to, żeby powiedzieć, o co mu rzeczywiście chodzi, jakie są realne argumenty merytoryczne, przemawiające za jego poglądami. No i tu powinniśmy walczyć o to, żeby jednak ta merytoryka wygrywała. Premier Donald Tusk sobie pisze o śpiewaniu piosenek. Na Twitterze to pisze. Tymczasem no najprawdopodobniej dron wleciał w naszą przestrzeń powietrzną, zniknął z radarów. Kolejny dzień poszukiwań przed nami. Ja nawet nie wiem, jak to skomentować. Może pan mi pomoże. To, że o tym cisza, a o śpiewaniu pioseneczek i mruganiu do swoich wyborców jak najbardziej. Można pisać. No, tak, to jest bardzo dobre pytanie. No być może wynika to z tego, że bardzo trudno jest jeszcze na ten moment cokolwiek rzeczywiście skomentować, bo nie wiemy, tak? Nie wiemy, po prostu nie mamy żadnej wiedzy, czy to było celowe naruszenie przestrzeni powietrznej, czy przypadkowe, z której tak naprawdę strony, czy było tutaj zagrożenie dla życia. No tak, to zdecydowanie jest ten moment, w którym my powinniśmy głośno domagać się odpowiedzi, a nie zajmować tematami zastępczymi. No dobrze, przejdźmy w takim razie do innych tematów, bardzo ważnych, bo w koalicji i nie tylko trwa dyskusja na temat składki zdrowotnej. Jakie jest w tej sprawie stanowisko Konfederacji?
Stanowisko Konfederacji to niezmiennie postulat przywrócenia zasad, które były przed Polskim Ładem, zanim rząd PiS-u zdewastował zupełnie ten system naliczania składek zdrowotnych dla przedsiębiorców. Czyli domagamy się przywrócenia składki ryczałtowej na takim poziomie, na jakim była te kilka lat temu, i przywrócenia możliwości odliczania jej od podatku PIT. Nieco podobna zapowiedź padła teraz ze strony przywódców koalicji, to znaczy rzeczywiście te dwa kryteria były wymienione, no ale to my to traktujemy na tej zasadzie, że oni to obiecywali przed kampanią i teraz zrobił się jakiś kryzys wizerunkowy, no to obiecują to jeszcze raz i nie uwierzymy w to po prostu, dopóki nie zobaczymy realnego projektu ustawy. Bo też trudno sobie wyobrazić, jak przy obecnym budżecie, przy tym doładowaniu budżetu kolejnymi obietnicami socjalnymi, projektami socjalnymi, jak miałby sobie po prostu rząd Donalda Tuska pozwolić na spełnienie tego ważnego i potrzebnego postulatu naprawienia składki zdrowotnej. Niższa składka zdrowotna, przepraszam, to niższe wpływy do NFZ-u. I na przykład Ogólnopolska Federacja Onkologiczna mówi, że nakłady na służbę zdrowia powinny rosnąć, a nie maleć. Dziura w NFZ-cie pogorszy sytuację w leczeniu onkologicznym, takie jest zdanie tej Federacji Onkologicznej. No właśnie, więc jak zasypać tę dziurę, która powstanie w NFZ-cie, zasypywać ją, czy w ogóle przemodelować ochronę zdrowia w Polsce? Co zrobić z tym? Po pierwsze, służba zdrowia jest w obecnym modelu, tak, funkcjonującym modelu monopolu NFZ, jest workiem bez dna. I dosypywanie tam w kółko coraz więcej pieniędzy nie będzie dawało odpowiednich efektów, bo jeżeli mamy system, który jest oparty właśnie na monopolu, gdzie jest jeden Narodowy Fundusz Zdrowia, to jest modelem w ogóle niespotykanym w Europie. Tak? Jak spojrzymy sobie za naszą zachodnią granicę, to i Niemcy, i Czechy mają system oparty na konkurujących ze sobą funduszach, ubezpieczycielach, gdzie każdy obywatel ma zagwarantowaną opiekę zdrowotną, ale może wybrać spośród kilku funduszy i te fundusze konkurują o pacjentów. Konkurują o to, żeby ludzie się do nich zapisywali ze swoją składką zdrowotną. W Polsce mamy relikt PRL-u, tak, pomimo tego, że ten NFZ został stworzony już w dojrzałej trzeciej RP. I to jest system, który jest skazany na to, żeby być kompletnie nieefektywnym. Monopol po prostu nie działa dobrze. I od tego należy zacząć. Tak? To jest postulat Konfederacji jeszcze z wyborów w 2023 roku, żeby wprowadzić system konkurujących funduszy ubezpieczeniowych. Najpierw wprowadzić efektywne mechanizmy zarządzania ochroną zdrowia, a potem dopiero myśleć o tym, żeby jakoś tutaj zwiększać wpływy. Natomiast w tej sytuacji, którą mamy obecnie, jeżeli to jest argument, tak, że potrzeba większych wpływów do ochrony zdrowia i obecna minister zdrowia ma, nie wiem, jakiś cudowny pomysł, żeby ochronę zdrowia naprawić zwiększaniem nakładów na nią, to szukajmy tych pieniędzy gdzie indziej. Tak? Po prostu szukajmy ich na przykład w likwidacji części opieki socjalnej, chociażby tej adresowanej do cudzoziemców, bo przecież w tej chwili wydajemy grube miliardy na wspieranie Ukraińców, do czego wcale nie jesteśmy zobowiązani, tak? Dlatego że o uchodźców mamy obowiązek zadbać w naprawdę podstawowym zakresie. Nie mamy powodu tego, żadnego obowiązku, żeby ukraińskim uchodźcom wypłacać, nie wiem, 800 plus czy podobne świadczenia. Te pieniądze przekierujmy na ochronę zdrowia, to oszczędzajmy na inwestycjach przedsiębiorców. Dlatego że jeżeli dobijemy polską gospodarkę, polskich małych przedsiębiorców wysokimi składkami i podatkami, to po prostu w kolejnych dekadach będziemy mieli dużo mniej pieniędzy do wydawania na cokolwiek. No bo to przedsiębiorcy tworzą gospodarkę i płacą podatki. Przypominam sobie, że głośno w kampanii było, w kampanii wyborczej, o tym waszym pomyśle bonu zdrowotnego i o tej likwidacji państwowego monopolu, tak to nazywaliście. A przygotowaliście w ogóle w tej sprawie jakiekolwiek projekty ustaw? Rozmawiacie z kimś, żeby jakoś forsować ten swój pomysł? Nie, no nasz projekt jest cały czas aktualny i oczywiście rozmawiamy. Tutaj o przygotowaniu projektu ustaw nie ma raczej mowy, tak? Bo to mówimy, to nie jest rzecz, którą da się załatwić jedną ustawą. Tak? To jest gigantyczny projekt przekształcenia całego sektora życia publicznego i to jest coś, co można zrobić wyłącznie będąc rządem, po prostu tak, stanowiąc część większości, kontrolując Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Finansów. To jedynie w takich warunkach tego typu gigantyczne reforma byłaby możliwa. Żadna partia tak nie przygotowuje projektów ustaw o tak ogromnym zasięgu
w innym momencie niż właśnie będąc partią rządzącą. My przedstawiliśmy pewne wstępne założenia w naszym programie Konstytucja Wolności i te wstępne założenia są cały czas aktualne. Zamierzamy nad tym oczywiście dalej pracować koncepcyjnie, konsultować się z ekspertami, cały czas to robimy. Natomiast no to, co przede wszystkim dostrzegamy, to zupełny brak zrozumienia, tak, w reszcie klasy politycznej dla tego typu projektu. Znaczy każdy się panicznie boi, każdy poza nami się panicznie boi ruszenia tego molocha, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia i wszystkich interesów, które niestety są z tym na każdym kroku i na każdym szczeblu powiązane. Przypominam sobie jeszcze jeden pomysł z kampanii wyborczej PSL-u. Oni mówili, to była wręcz ich obietnica, że jeśli czeka się na wizytę u specjalisty dłużej niż 60 dni, to NFZ zwróci koszt wizyty prywatnej. Po wyborach cisza w tym temacie. No właśnie, czyli wasze rozwiązanie sprawiłoby, że, no bo coraz częściej mimo płacenia składki zdrowotnej leczymy się prywatnie i płacimy za to, że to by się skończyło? No pomysł PSL-u jest zupełnie kuriozalny, dlatego że to jest unikanie reformy, a nie rzeczywiste rozwiązywanie problemu. Jeżeli my mamy płacić nadal tyle samo na nieskuteczny NFZ, nadal godzić się z tym, że tam są dziesiątki miliardów marnowane co roku, a jednocześnie wszystkim niezadowolonym z NFZ-u kolejne miliardy uruchamiać na to, żeby korzystali z prywatnej opieki zdrowotnej, no to jest sytuacja absurdalna. Tak? To jest sytuacja, w której płacimy jako państwo dwa razy za to samo, za to, co można by spokojnie sfinansować, płacąc za to tylko raz, gdyby tylko przyjąć właściwe, efektywne mechanizmy. Także no to była skrajnie populistyczna obietnica i jest oczywiste, tak, że PSL w obecnych warunkach rządowych, budżetowych jej nie zrealizuje. Jest oczywiste, że oni od początku składali tę obietnicę w sposób kłamliwy, tak, po prostu mając świadomość, że jej nigdy nie spełnią. Zmieńmy temat na koniec naszej rozmowy. Dlaczego już ogłosiliście kandydata w wyborach prezydenckich? Jeszcze 9 miesięcy do wyborów. Nie za wcześnie? No to się okaże oczywiście, ale to jest decyzja, żeby w ten sposób sobie ten okres prekampanii nieco przedłużyć, żeby wyprzedzić naszych konkurentów. Również w wyborach sejmowych zaczęliśmy wcześniej niż inni, tak, jako pierwsi ogłosiliśmy nasz program, jako pierwsi zorganizowaliśmy konwencję prekampanijną z prawdziwego zdarzenia i trzymamy się tej strategii, bo jak na razie no w każdych kolejnych wyborach osiągamy coraz lepsze wyniki. Są kolejne sukcesy. Myśli pan, że Sławomir Mentzen jest w stanie zrobić dobry wynik i co to znaczy dobry wynik dla was? Dwucyfrowy? Myślę, że dobry wynik, no patrząc na to, jaką mamy serię sukcesów, to myślę, że no dobrym wyniku można mówić w momencie, kiedy ten wynik z poprzednich wyborów zostanie właśnie poprawiony, tak? Czyli 12% z wyborów do Parlamentu Europejskiego, to jest ten punkt odniesienia, do którego będą porównywane wszystkie nasze kolejne wyniki. I oczywiście takiego wyniku życzę Sławomirowi Mentzenowi. Wierzę, że on jest do zrobienia. Okazało się, że prawybory generują kłótnie, spory i awantury? Powiedziałbym tak. To jest naturalne, że w koalicji, tak, bo Konfederacja też jest koalicją, jest konglomeratem trzech partii, trzech środowisk, Sławomira Mentzena, Krzysztofa Bosaka i Grzegorza Brauna. Musieliśmy podjąć jakąś decyzję, tak? Jak z tych trzech środowisk wybrać kandydata na prezydenta. Ten sam problem mieliśmy w 2019 roku i właśnie rozstrzygnęliśmy go w formie prawyborów, co było bardzo udanym projektem i nową jakością na polskiej scenie politycznej. No w tym roku wybory okazały się w zasadzie zbędne, no bo było dwóch realnie tak zgłaszających, deklarujących swoją gotowość kandydatów, czyli Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen. Krzysztof Bosak zdecydował się zagrać o wyższą stawkę, tak, zaproponować prawybory dla całej prawicy, co niestety spotkało się z głuchym milczeniem po stronie PiSu, więc na Radzie Liderów zapadła jednomyślna, tak bez sprzeciwu, decyzja o tym, żeby Sławomir Mentzen był naszym kandydatem. Na Twitterze krążyła taka teoria, że Sławomir Mentzen szantażował Krzysztofa Bosaka rozłamem. To nie jest prawda? Mówienia to trochę dwie sprzeczności. No tutaj szantażować rozłamem, szantażować to można czymś, co jest, nie wiem, nieujawnione opinii publicznej, nielegalne. To, że jakaś koalicja może się rozpaść, jeżeli nie będziemy w stanie dojść do porozumienia, to nie jest szantażowanie, to jest po prostu życie codzienne polityki. No ale teraz w przestrzeni internetu funkcjonuje opinia, że Krzysztof Bosak zachował się dojrzale, jak taki mąż stanu, a Sławomir Mentzen wymusił tę nominację. No nie pomaga to chyba na starcie w kampanii wyborczej.
Wydaje mi się, że tutaj wszystkie okoliczności są publicznie znane i każdy wyborca może sobie wyrobić własną opinię na temat tego, jaka była postawa poszczególnych uczestników tej sytuacji. To, co może pomóc kampanii, to jest po prostu robienie aktywnej kampanii, tak? I do tego się w tej chwili zabiera sztab Sławomira Mentzena. W sobotę już jest pierwsza konwencja inauguracyjna kampanii w Warszawie, na którą serdecznie zapraszam i sam też będę brał udział. Tak szczerze, panie pośle, dlaczego uważa pan, że Sławomir Mentzen byłby dobrym prezydentem? Myślę, że jest bardzo wiele atutów Sławomira Mentzena. Jest dla mnie oczywiste, że byłby lepszym prezydentem niż którykolwiek z kandydatów, o których się w tej chwili mówi, tak, w przestrzeni publicznej, że mogliby być wystawiani przez inne partie. No, na czele z bardzo dużym doświadczeniem biznesowym, tak. Sławomir Mentzen jest przedsiębiorcą, jest specjalistą od podatków i samo to daje już ogromny poziom doświadczenia i kompetencji, którego prawdopodobnie radykalnie przewyższający wszystkich innych kandydatów do funkcji prezydenta. Ale Janusz Korwin-Mikke nazywa Sławomira Mentzena mięczakiem i zdrajcą i zapowiada walkę. Co pan na to? Okej, no myślę, że już najwyższy czas, żebyśmy przestali się odnosić do słów Janusza Korwin-Mikkego. Ale dlaczego to mentor Sławomira Mentzena przecież? Mentor Sławomira Mentzena. Nie wiem, czy kiedykolwiek był mentorem Sławomira Mentzena, to już Sławomira Mentzena trzeba o to zapytać. Moim mentorem na pewno Janusz Korwin-Mikke nigdy nie był, a doświadczenie bezpośredniej pracy z nim, no, nie poprawiło, tak? Nie poprawiło mojej oceny na temat posła Korwina-Mikkego. Minął już rok od prawie, tak? Prawie rok od rozstania się z Januszem Korwin-Mikke. A on dalej nie może się z tym pogodzić. Jak widać. On nie może się z tym pogodzić, ale no to już jakby nie jest coś, z czym powinniśmy nieustannie zmagać się na poziomie wielkiej polityki, tak, i mediów. No to jest po prostu taki krzyk rozpaczy i frustracji dochodzący gdzieś z marginesu sceny politycznej. Powiedział pan, że Sławomir Mentzen może wygrać z kandydatami, którzy się pojawiają w przestrzeni publicznej. No jeszcze nie wiemy, kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Wiemy, że będzie to ktoś przystojny, okazały i znający języki. No takie określenie, jak się panu podoba w polityce. Okazały mi się to na przykład bardzo podoba. Nie wiem, tak, nie wiem, co Jarosław Kaczyński czy ktokolwiek puszcza te informacje, ma na myśli, mówiąc o okazałym kandydacie. Jestem bardzo ciekaw, jaki ostatecznie kandydat wyskoczy po drugiej stronie tego równania. Natomiast no, wydaje mi się, że po prostu kandydata spełniającego wszystkie kryteria, o których my słyszymy, że dla Jarosława Kaczyńskiego są istotne, no to po prostu nie ma takiego kandydata, tak, który by odpowiadał tym wszystkim kryteriom. W PiSie jest generalnie straszna posucha, straszny brak jakiegokolwiek sensownego kandydata. I no właśnie dlatego między innymi dobrym rozwiązaniem byłoby przyjęcie propozycji złożonej, tak, przez środowiska intelektualistów prawicowych, żeby zorganizować wspólne dla całej prawicy prawybory, dać się zmierzyć wszystkim zainteresowanym kandydatom, pokazać się wyborcom i wyłonić jednego wspólnego kandydata, który byłby w stanie realnie zawalczyć o prezydenturę. No ja jestem przekonany, że takim najlepszym kandydatem dla całej prawicy byłby właśnie marszałek Krzysztof Bosak. Czy jest przystojny i okazały, to mogłoby się okazać w toku to tej sprawy. Tak, to właśnie też o to chodzi, żeby kryteria były, kryteria, żeby wybierali wyborcy, a nie żeby wybierał je. Ale my się z tego trochę śmiejemy, ale tak jest, że część wyborców wybiera. Były takie badania, na przykład kandydata wyższego, czy też niektórzy kierowali się właśnie jakimś takim, no, miłą aparycją kandydata, więc to nie jest do końca tak, że prezes opowiada jakieś głupstwa. Nie, oczywiście to też ma swoją wagę w polityce, no ale właśnie najlepszą metodą, żeby to sprawdzić i przetestować, to jest pozwolenie wyborcom, żeby zdecydowali, tak, i stąd ta propozycja prawyborów dla całej prawicy, no która niestety PiS ją przyjął głuchym milczeniem, znaczy po prostu odrzucił, ale jednocześnie wcale nie pokazują, że mają jakiegoś sensownego kandydata, który mógłby realnie zawalczyć o tę prezydenturę w przyszłym roku. No pamiętajmy, że to będzie naprawdę ważne, tak, czy prawica obroni funkcję prezydenta, czy będziemy mieli ten taki bezpiecznik na rządach Donalda Tuska, prezydenta z prawem weta. A wierzy pan, że to jest możliwe po 10 latach prezydentury Andrzeja Dudy?
że dalej taki kierunek raczej konserwatywny? Że jest to możliwe z odpowiednim kandydatem, oczywiście, przecież nasze to naprawdę w tych wyborach kolejnych, tak, i znaczy w ogóle w wyborach do Europarlamentu to była sytuacja, że łącznie na PiS i Konfederację, czyli na prawicę, zagłosowało, jeżeli dobrze kojarzę, więcej wyborców niż na partie tworzące obecnie koalicję rządową. To jest cały czas na zapałki. I jeszcze mamy wyborców PSL-u, którzy też niekoniecznie mogliby chcieć głosować wszyscy na Rafała Trzaskowskiego. Uważam, że o tym, kto, jaki będzie wynik tych wyborów w przyszłym roku, zdecyduje po prostu jakość kandydata wystawionego przez prawicę. Czy to będzie ktoś wiarygodny, lepszy w oczach centrowego elektoratu, tak, niż Rafał Trzaskowski czy Donald Tusk, kogokolwiek tam wystawi Platforma Obywatelska. I teraz to właśnie na PiS-ie w dużej mierze spoczywa odpowiedzialność, żeby odpowiedniego kandydata wystawić, bo jeżeli postawią tylko na jakiegoś partyjnego nominata, który będzie albo źle odbierany w społeczeństwie, albo w ogóle przez nikogo nie kojarzony, no to oni tak naprawdę dobrowolnie oddadzą prezydenturę Trzaskowskiemu czy Tuskowi. Gorąca polityczna jesień w takim razie przed nami. Poseł Konfederacji Michał Wawer był gościem poranka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia. 7:09. Gość poranka.